właśnie przyszedł pan prezes w godzinach wieczornych pod osłoną nocy. Przyszedł nie poprawić szarfy na wieńcu, który złożył, tylko przyszedł dokonać czynności zniszczenia miejsca upamiętnienia. Z zamiarem. Panie pośle, nie wiem, co chce pan zrobić. Mam nadzieję, że nie ma zamiaru pan dokonać żadnego czynu, który może uznać być pan zabroniony. Pan, a jak pan żartuje, to nie jest czyn zabroniony? Nie wiem. Są wyroki sądu, które twierdzą, że nie. Jeżeli uważa pan, panie pośle, że tak jest, oczywiście może pan złożyć zawiadomienie do prokuratury, ewentualnie złożyć na komendzie. Ale proszę pana, ja... Nie widzę żadnego powodu, panie pośle, żebym miał tolerować tego. Dobrze, oczywiście rozumiem. Panie pośle, jeżeli zrobi pan cokolwiek, zostanie sporządzona stosowna dokumentacja. Niech pan własność. Niech pan sobie... Ta tabliczka kosztowała 900 zł. Pana... To jest... Panie pośle, pan podchodzi do agresji w tej chwili, tak? Kobieta będzie. Panie pośle. Bardzo pana proszę. Nie. Z bandy. Nie udało się. W stawie swoich się patrzy. Panie tym pośle, razem proszę nie. Pana, żeby... Nie, proszę pana. Nie, tym razem nie. Nie. To jest po prostu putinada, którą wy tutaj popieracie. Nie wiem, co to jest. Nie, jeżeli uważa pan, że zostało... Jeżeli uważa pan, że zostało popełnione przestępstwo... Nie, pan mi nie opowiada bajek o sądach, bo przecież my wszyscy wiemy, jakie są sądy i co są sądy. Dobra, nie wiem, jakie są sądy, od tego są sądy. Nie my. Nie. Wypacz tego baru. A nie my. Nie, wypacz tego baru. Już. Naprawdę nie wy? Nie. Naprawdę, że usłyszał pan, panie pośle, się zgadzać, panie żeby, pośle. Żeby usłyszał pan, panie pośle, prezydenta, panie pośle. Nie, wypacz tego baru. Żeby panie na rzecz pośle. Panie pośle. Prezydenta. Ja panu powiedziałem. Ja już pan złożył. Od tego jest prokuratura, od tego są sądy. Nie, tym razem nie. Jeżeli. Nie. Pan jest funkcjonariuszem. Panowie, w ogóle nie mają prawa tego tutaj dopuścić. Mamy, nie ma pan prawa. Panie Kaczyński, nie, pan tu nie ma żadnego nie prawa. Nie ma pan prawa. Nie, tym razem nie. Nie tym razem nie. Skończy się pan. Koniec pana Kaczyńskiego. Koniec pana, koniec pana. Do widzenia się pan. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nic pan nie zrobi tu dzisiaj. Nic pan nie zdewastuje. Spray pan wziął? Ma pan spray? Nic pan nie zdewastuje. Weź pan tą rękę. Nie. Trzymajcie swoich na uwięzi, co? Nie, dzisiaj nie. Nie, Kaczyński, dzisiaj nie. Spotkałem w sądzie. Panie Kaczyński, dzisiaj nie. Do widzenia, panie Kaczyński, po raz spać. Nie, już dzisiaj jest. Nie, naprawdę. Już po raz spać jest. Dawno pan w łóżeczku powinien być przykryty krótką derką. Dobranoc. Dobranoc. Nie zostawię, nie daruję. Nie jesteśmy na ty. Nie, jesteśmy na ty. Co tu robisz? Nie jesteśmy na ty. Nie wiem, bo mam do tego prawo. A dlaczego pan mówi na ty do pana? Relacjonuję to, co ten człowiek chce zrobić. Chory psychicznie. Nie, pan, że zostało naruszone prawo. Pan Kaczyński jest chory psychicznie. I nie może tutaj panie nic panie Kaczyński, jest dzisiaj pan, nie. Pan powinien reagować. Już się zgłosiłem, jestem zdrowy. I co? Widać, pan kubetę czyścić. Staram się zrobić tak, mnie obrażać, pan się losy, żeby wszyscy byli zadowoleni. A kto oskarżenia? To pan złoży. Pan Adam Wiśniewski, redaktor naczelny Wolne Media. Tam se pan złoży. Spotkamy się w sądzie. Adam Wiśniewski. Pan jest Adam Wiśniewski, czy to jest żarty ze sobą robię teraz. Wiemy, co jest napisane. A pan, co mnie, dlaczego pan wypytuje? Dlatego, że chce złożyć skargę, bo to pan złoży. Pan mnie przed chwilą grał. Nie ma obowiązku. Niech pan powie, pan się nazywa. Pan chce złożyć skargę. No to chce złożyć skargę. No to pan sobie złoży skargę. No ale muszę wiedzieć, czy pan się nazywa. No to jest pana problem, nie ma. Ale co ten pan robi? Halo, 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 halo. Wypacz! Nie ma. O, Macierewicz. Nie ma! Macierewicz niszczy! Wiem pana, że zostanie sporządzona. Macierewicz niszczy! Niech niszczą! 984 zł kosztował ten wieniec! Kodeks karny, panie Kaczyński, się kłania! Z mowy i w porozumieniu! Drodzy państwo! Dobra! Na kolana, gówniarzu i gnoju! No to twoje cytaty! No, dawaj suski. Tego nie zniszczysz. To jest mój cytat, gówniarzu i gnoju! A tak do ciebie, bo... Panie pośle! Dostałeś śmiech od twojego... Znisz, to więcej kosztuje. Teraz macie już kodeks karny, nie wykroczeń. Złodzieje! Złodzieje! Ukradł wieniec! Ukradł wieniec, ten ukradł wieniec, o!
Twarz jest. Dawaj! O, 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 o! Kaczyński wyrywa też. Co to za kradzież? Dlaczego policja nie reaguje? Proszę państwa, nawet tym razem Kaczyński nie był w stanie ukraść wieńca. Pokaż twarz. Pokaż, pokaż. To jest kradzież. Kradzież mienia. Reprezentant narodu. A jeszcze niezgodnie z prawem zaparkowane samochody. Kaczyński nie dał rady ukraść wieńca. Chuligan! Dlaczego? Czekam na sprawę w sądzie, panie Błaszczak. Jak Błaszczak kradnie cudzą pracę. Ustali się pan spokojnie. Błaszczak to nie muszę się panu przedstawiać. Nie muszę się panu przedstawiać. Chcę panu pozwać. Za to, nie pan pozwie. To mnie pan pozwie. Nie muszę. Niech pan się przedstawi. Wszyscy mnie znają. Niech pan powtórzy, jestem taki odważny. Niech pan powtórzy, to pan powiedział. A co, że Błaszczak to jest tchórz. Nie, to zwykły. Tchórz to jest ktoś, kto się nie przedstawi. To jest człowiek od kuwety. Jak pan powiedział przed chwilą? Proszę bardzo. Jak no już. Niech pan powtórzy jeszcze raz to, co się... Bo nie zdąży zapisać. Nie, coś innego. Powiedziałem, że jestem tylko tchórzem. Ale to macie nagrane. Spotkajmy się w sądzie! Spotkajmy się w sądzie! Zobaczymy to. Pan poda swoje dane. Adam Wiśniewski, już powiedziałem, redaktor naczelny Wolne Media. Adam Wiśniewski, redaktor naczelny Wolne Media. Czekam na ten proces. Czekam na ten proces. A to jest kubetowe. A to jest cytat z Kaczyńskiego. No teraz jedziemy kuwetę czyścić, panie Błaszczak. No, kuwetowy. Proszę państwa, pan Błaszczak będzie się ze mną w sądzie spotykał. Jeżeli to będzie takie same spotkanie jak z panem Kaczyńskim, niestety nie będzie relacji. Kuwetowy. No. Czym cię zaskoczę? No. Musisz mnie tutaj, bo proszę bardzo. Wyjmij za pleców. Ale o, to się zgubił. Kuwetowy. Tada! Zgubiliście coś, tchórze. Zgubiliście coś. Zgubiliście. Nie ma, nie ma. Jarek, tu jest twój spray. Jarek. Kuwetowy. Prezes zgubił. Mamy wam zrobić graffiti na was. Nie udało się. Dzień dobry, kierowca źle zaparkował. Proszę sprawdzić uprawnienia i czy nie jest pijany ten kierowca. Kierowca źle zaparkował, tu jest zakaz zatrzymywania. Pan go spisze. Ja to filmuję, tu jest zakaz zatrzymywania. Pan się nie martwi. Tu nie wolno się zatrzymywać. Proszę zwrócić uwagę, że kierowca tu się zatrzymał, wypuszcza ludzi, stwarza zagrożenie. Rejestracja WI405HA. Ja nie wiem, czy ten kierowca jest trzeźwy, proszę pana. Proszę sprawdzić trzeźwość kierowcy. Opony łyse. Samochód nie powinien być dopuszczony do ruchu. Tchórze uciekają. A zajumali tą tabliczkę betonową, zajumali? Nie, została. Została. Tu jest zakaz zatrzymywania, nie wolno tu zatrzymywać się. Kierowca stwarza zagrożenie. Pan zejdzie, pan nie stwarza zagrożenia. Pan nie wchodzi na ulicę. Pan żartuje chyba. Nie, pan nie wchodzi. Niech oni robią czynności. Oni robią czynności. Ale jakie czynności? No tu jest zakaz zatrzymywania. Będzie mandat? Będzie mandat. A to ten kierowiec taki. Ciekawe, ile punktów. A ja nie wiem, czy ten pan jest trzeźwy. Trzeźwy kierowca by się tu nie zatrzymywał przy takiej ilości policji. Słuchajcie, tego już wam nie będę pokazywał, szkoda czasu. Tutaj siedzi tchórz z tyłu, który ukradł wieniec. Tłusty kot. Tłusty kot.
Zobaczcie, jak siedzi. Wszystko widać. Tłusty kot, tłusty kocie! Zwróciłeś już te 17 dowodów z samolotu, które zgubił Macierewicz? On kazał lądować bratu. Tu siedzi. To jest teren publiczny, nie będziesz. A tu nie Kaczyński siedzi, to nie Kaczyński, tak. To inny siedzi. A tu Macierewicz, ten, nie. Tam Kaczora nie ma tam. Kaczor już pojechał. Proszę Państwa, tym oto pięknym akcentem. A tam została ta tabliczka? Została? Dmuchnęli tabliczkę? Ale i wieniec zabrał, a tą tabliczkę też chyba zabrał, nie? Idę zobaczyć. Nie, mi się wydaje, że jeżeli to Suski. Poczekaj, to na ziemi leżało, oni to wywrócili. Proszę Państwa, pójdziemy jeszcze sprawdzić, czy została zajumana przez pana Suskiego, ja to kręciłem, czy został zajumany kawałek tabliczki, która została wykonana przez zakład kamieniarski. Zaraz zobaczymy. Ależ emocje, proszę Państwa. Podsumowanie 170. miesięcznicy. Proszę Państwa. 170 razy pan Kaczyński wychodził z ram. Jest ten? Nie ma. Proszę Państwa, tak zwane zajumanie nastąpiło. Na tym cokole stał. Zajumania dokonał pan Suski. To widać u mnie było na materiale. Nie wiem, czy wyraźnie, bo ciemno jest, ale zajumania dokonał pan Suski.